Jak naprawić błąd, nie znaleziono skanera lub nie nawiązano połączenia w systemie macOS? Jeżeli skanujesz dokument lub zdjęcie, a otrzymasz komunikat o błędzie, informujący, że nie można znaleźć skanera. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności. Uwaga! Po wykonaniu każdej czynności przedstawionej na filmie, spróbuj zeskanować dokument za pomocą drukarki, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego kroku. Krok pierwszy: Zresetuj system drukowania. Zresetowanie systemu drukowania na komputerze Mac może rozwiązać takie problemy jak zadania drukowania zablokowane, w kolejce problemy z połączeniem oraz nieukończone konfiguracje sterowników. Wybierz ikonę Spotlight na górnym pasku menu. A następnie wyszukaj i otwórz drukarki i skanery. Kliknij prawym przyciskiem myszy na liście drukarki i wybierz opcję Resetuj system drukowania. Następnie kliknij przycisk Resetuj. Ponownie uruchom drukarkę. W oknie drukarki i skanery wybierz opcję Dodaj drukarkę, skaner lub fax. Wybierz swoją drukarkę z listy. A następnie kliknij przycisk Dodaj. Krok drugi. Odinstaluj oprogramowanie HP i skorzystaj z aplikacji HP Smart. Wyszukaj i otwórz aplikację HP Easy Start w programie Finder. Jeśli na komputerze nie ma aplikacji HP Easy Start, możesz ją pobrać bezpłatnie. Przechodząc na stronę 123.hp.com, ukośnik setup i klikając przycisk Zainstaluj HP Easy Start. Kliknij HP Easy Start na górnym pasku menu, a następnie wybierz polecenie Odinstaluj oprogramowanie HP. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować całe oprogramowanie HP. Otwórz App Store na komputerze Mac a następnie wyszukaj i zainstaluj aplikację HP Smart for Desktop. W programie Finder wyszukaj i otwórz aplikację HP Smart. Wybierz ikonę plusa na ekranie głównym i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać drukarkę. Po dodaniu drukarki w programie HP Smart możesz skanować, wybierając kafelek Skanuj znajdujący się w menu głównym. Znajdź więcej przydatnych filmów na naszym kanale HP Support w serwisie YouTube.